Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym omówieniu nadchodzącej aktualizacji i tym razem mamy na tapecie aktualizację z numerem 0910, czyli dokończenie eventu związanego z prowadzeniem nowych amerykańskich pancerników. Osobiście uważam, że jest to chyba najgorsza linia, jaka ostatnio weszła do gry, już pomijając ciężkie brytyjskie krążowniki, czy inne tego typu wynalazki. To jest absolutnie Numer jeden, jeżeli chodzi o kiepskie linie, ale o tym kiedy indziej albo później. Więc tak, razem z wejściem aktualizacji do gry wejdą nam takie okręty, moi drodzy, jak Kansas na tierze ósmym, Minnesota na tierze 9 i Vermont na tierze dziesiątym, więc będzie można je sobie wygrindować. Osoby, które mają Minnesota, no to prosta droga do dziesiątki i będzie można podróżować z zawrotną prędkością 24 węzłów. Także okręty wychodzą z fazy wczesnego dostępu. W zasadzie ta aktualizacja po prostu kończy moment żniw dla Wargamingu, bo chyba wczesny dostęp to jest dosyć dobra okazja, żeby zgolić trochę hajsu, jeżeli ktoś. Bo na pewno są ludzie, którzy kupują dostęp do drzewkowych okrętów tylko po to, żeby mieć je wcześniej, no ale kto robi, znaczy niech każdy robi co chce. Będziemy mieli nowe kontenery. Stale nieustraszeni, i one będą do zdobycia w ten sposób: 27 kontenerów za wypełnianie grup misji bojowych, do czterech, z dostaw codziennych i do 10 ze specjalnych misji. I teraz tak: co tutaj będzie można z nich dostać? Będzie można dostać elementy kolekcji Stale nieustraszeni sygnał specjalny, jeden z przedmiotów, który tutaj widzicie czyli węgiel wolny lub elitarny EXP I co nam da ta kolekcja? Także ona jest związana chyba tutaj z amerykańską marynarką. Z tego co widzę, światła kolekcja będzie, 4 sekcje, 4 elementy. 4 sekcje po 4 elementy, elementy. No to bida straszna. Mała ta, e, mała ta kolekcja, ale nas najbardziej interesuje jej finał. Czyli moi drodzy, za zebranie całej kolekcji otrzymamy sobie okręt tieru 5. Pancernik Premium Oklahoma ze stałym kamuflażem, wyglądającym następująco. Dowódca 6 punktów to tam nie jest akurat jakaś specjalna ilość, no ale jednak dostaniemy okręt premium za darmo. W związku z czym musicie pamiętać o tym, że on dostał już odpowiednią ilość nerfów. Yy, penetracja jest mniejsza niż na yy, czwartotierowym Wyomingu, także polecam zapamiętać takie rzeczy. Warto prześledzić też dev bloga, żeby zobaczyć co konkretnie zostało zmienione. Ja przy, przyznaję się, mogłem to przygotować, ale tego nie mam, także yy, no ten okręt no wiadomo, za darmo nie dostaniemy OP okrętu. Więc musicie się liczyć z tym, że tutaj będzie się grało raczej. Ciężko jest to raczej taki okręt do tego, tylko żeby zbić raz w roku śnieżkę z niego i zebrać węgiel, czy tam najprawdopodobniej węgiel, bo do piątka. I tak, także zbieramy sobie 4 po 4 Mamy 16 elementów kolekcji, żeby dostać okręt premium, także dosyć szybko to idzie. I mamy bitwy kluczowe. Tak to zostało określone, czyli tryb bitew, który będzie wprowadzony z okazji Halloween. Wreszcie coś nowego, nie będziemy po raz enty klepać Rasputina i Gorgony. W końcu coś fajnego, to jest taki Battle Royale z jakimś tam elementem walki w oktagonie. Tutaj mamy nawet informację o tym, ale bitwy kluczowe, po angielsku to się nazywa Key Battles i tutaj mieli, moim zdaniem bitwy kluczowe to jest trochę kiepskie tłumaczenie. Nie mam za bardzo pomysłu na lepsze, ale wydaje mi się że to jest dosyć mało trafnie oddające. Bo bitwy kluczowe chodzi o to, że bliżej centrum mapy znajdziecie potwora z kluczem. Więc w zasadzie bitwy o klucz byłoby już lepiej, lepiej sensowniejsze, jakoś tam określone. No ale mniejsza o to, to jest tylko nazwa i nie, nie interesuje nas to za bardzo. Będziemy sobie ulepszać swój okręt. Mam do wyboru trzy okręty. Tak jak widzicie tutaj, na centrum mapy znajduje się potwór z kluczem. O, ilość kluczy jest ograniczona. I okręty, które mają klucz, zostaną przeniesione przez portal, reszta będzie walczyła w OKTAGONIE i yy, będzie zbierać za to punkty, za które można będzie kupować sobie różne rzeczy w zbrojowni. Macie tutaj oddzielny artykuł, oczywiście wam wszystko podlinkuję. I kolejna sprawa, czyli misje klanowe. Będzie z tych misji można zdobyć łącznie, podkreślam łącznie dla klanu. 32 100 jednostek ropy, zawsze to jakiś tam budynek można ukleić z tego i 11 tysięcy węgla do dyspozycji. Także można to jakoś rozdzielić. Tam komuś może coś barkować, można mu dodać. Interfejs lotniskowców. To akurat ten temat mnie nie interesuje, ale widzę, że tutaj pojawią się jakieś nowe informacje. Dodano nowy znacznik wskazujący wasz lotniskowiec. Zmienia się, się on odzwierciedlając status waszego okrętu. Ryzyko kolizji, wykrycie lub przeciw, przez przeciwnika nadciągające torpedy. Po prostu. Yy, nie wiem, jaki to ma sens, skoro tutaj jest też informacja o wykryciu. No ale mniejsza o to. Yy. I zbrojownia. Co nowego w zbrojowni? Mamy, moi drodzy, stały kamuflaż dla Shikishimy za żetony rankingowe. Usunięto ze zbrojowni za punkty badawcze możliwość kupna 250 tysięcy wolnego expa za 12,5 tysiąca, bo w zasadzie to jest waluta wymienna, ale prędzej w drugą stronę, że wolny exp się bierze punkty badawcze, no ale też inna sprawa. No i to tyle jeżeli chodzi o jakieś tam nowe elementy w grze. Jeżeli chodzi o zmiany w balansie, no to tutaj widzimy, że na piąte zmiany, na ósemce zmiany, ale bardziej nas interesują te wysokotierowe krążowniki. Radziecki krążownik Talin, czas przeładowania skrócony z 13,5 do 13, zwiększono zasięg wykrywalności z wody o 300 metrów. Ryga. Skrócono również o pół sekundy, zwiększono wykrywalność od 300 metrów i Pietro Pawłowski również dostał nerfa do wykrywalności, ale tutaj o 400 metrów i już bez zmiany w e, przeładowaniu. Dodatki, nowa zawartość, zobaczmy co się tutaj będzie działo. Okręty zostaną udostępnione deweloperom, testerem promotorom społecznym. Nie wiem, co nie jakiś pracownik społeczny się z tego zrobi, czy coś tam, bo co, co aktualizacja to widzę inne tłumaczenie, to jest współpracownik społeczności, jeżeli już. Tak jak widzicie, czwórka, siódemka, 8 dziesiątka będą dostępne do testów i będzie dostępny Werner Voss, czyli wersja Manfreda von Christhofen'a z bombami skaczącymi. Okręty hybrydowe, Tone i Ise zostały dodane do testowania, także no ciekawy jestem czy one po prostu trafią już do yy, normalnych bitew, bo to będzie trochę dziwne, no ale... Fajnie będzie to zobaczyć, wytestować, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Dodaliśmy nieco zawartości poświęcone czarnemu piątkowi, czyli kopii w klej, robimy czarne i zarabiamy jeszcze raz. W ramach nowego etapu współpracy z Arpeggio do gry dodano ARP Maya, ARP Yamato, stały kamuflaż dla Musashi oraz trzech dowódców, czyli będzie można mieć drugie Yamato w porcie, na to wychodzi. A Maja to jest chyba też Atago lub Takao, jak to woli. Dodany zostanie również krążownik tieru drugiego, drugiego dla jednostek panamerykańskich amerykańskich ale tam kamuflaż brazylijski na okręt, no to tam średnio interesujące nas rzeczy. Więc nie wprowadza ta aktualizacja dużo zmian, po prostu finalizuje moment zarobku na wczesnym dostępie na pancernikach amerykańskich. Także no z najciekawszych istotnych zmian to jest właśnie te bitwy kluczowe na Halloween i kolekcja, w której możemy za darmo dostać sobie Oklahoma na tierze piątym. Także w tym materiale to jest, moi drodzy, wszystko. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam Was do dyskusji, a tymczasem cześć i na razie.